Sprawny układ odpornościowy nie tylko chroni nas przed rozwojem różnych chorób, ale zgodnie z jedną z teorii starzenia się spowalnia postępujące z wiekiem zmiany starcze. Dlatego przedstawię teraz, jak poprawić działanie swojego układu odpornościowego, a przede wszystkim, jakie błędy pogarszają jego funkcjonowanie. Jedną z częstych przyczyn osłabionej odporności jest nadmierne stosowanie antybiotyków. Oczywiście w uzasadnionych przypadkach podawanie antybiotyków bywa nawet konieczne, aby wyzdrowieć. Niemniej po swoich podopiecznych obserwuję, że przez niektórych specjalistów antybiotyki są bardzo chętnie przepisywane, bez dogłębnego zapoznania się z problemem zdrowotnym. W efekcie część z nas nadużywa antybiotyków, a to, jak się okazuje, przynosi poniekąd odwrotny efekt od zamierzonego, ponieważ obniża naszą odporność. Dzieje się tak dlatego, że stosowanie antybiotyków zaburza równowagę bakterii jelitowych, prowadząc do tzw. dysbiozy. Mam tu na myśli przede wszystkim obniżenie liczebności bakterii dobroczynnych obecnych w jelitach. Eksperci wykazali, że dysbioza spowodowana antybiotykami obniża sprawność odpowiedzi immunologicznej. Dla przykładu zmniejsza aktywność tzw. komórek dendrytycznych, których zadaniem jest rozpoznanie szkodliwych patogenów w naszym organizmie i zaprezentowanie ich innym komórkom odpornościowym, co sprzyja ich korzystnemu namnażaniu. Do tego badacze wskazują, że na skutek dysbiozy dochodzi do mniejszej aktywności komórek NK, nazywanych naturalnymi zabójcami. Do tego ma miejsce zmniejszone uwalnianie interleukiny 22, czyli substancji, która uczestniczy w obronie ciała przed patogenami. Wobec tych informacji, aby zadbać o prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, to zachęcam do rozważnego przyjmowania antybiotyków. Wiem też, że niestety część z nas niejednokrotnie wręcz domaga się od specjalisty przepisania antybiotyków. Nie uważam, aby była to dobra praktyka. Proszę pamiętać, że większość infekcji, z jakimi mamy do czynienia, to infekcje wirusowe, na które antybiotyki nie pomagają. Warto sobie uświadomić, że ważną przyczyną słabej odporności jest spożywanie dużych ilości cukru. Należy bowiem wiedzieć, że również i cukier zaburza różnorodność i liczebność bakterii obecnych w wilitach, co negatywnie przekłada się na funkcje odpornościowe naszego organizmu. Jako ciekawostkę jednak najpierw powiem, że glukoza jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania komórek odpornościowych. Niemniej w rzeczywistości raczej mamy do czynienia z nadmiarem cukru niż z jego niedoborem, a ten fakt upośledza odporność, co zostało potwierdzone w wielu pracach naukowych. Poza tym, o czym już powiedziałem, nadmiar cukru zaburza też integralność bariery jelitowej, co ułatwia przedostawanie się obcych substancji z przewodu pokarmowego do krwybiegu, a to z kolei niejednokrotnie wywołuje nadmierną ogólnoustrojową odpowiedź immunologiczną i zaostrza stan zapalny. W efekcie nasz układ odpornościowy przestaje pracować prawidłowo. Dlatego też zachęcam Państwa do ograniczania spożywania produktów obfitujących w cukier, przede wszystkim takich jak napoje słodzone, słodycze, wyroby cukiernicze, produkty mleczne dosładzane, syropy i niskiej jakości dżemy. No i oczywiście dobrą praktyką jest rzadsze sięganie po cukier stołowy do dosładzania potraw czy herbaty. Jak chodzi o czynniki żywieniowe, to na dzisiejszej liście zamieściłem również składniki, jakimi są izomery transkwasów tłuszczowych, nazywane w skrócie tłuszczami trans, które występują w niektórych produktach spożywczych. Są to tłuszcze o negatywnym wpływie na zdrowie, które powstają w wyniku różnych procesów technologicznych, w tym częściowego utwardzania olejów roślinnych i poddawania olejów bogatych w wielonienascone kwasy tłuszczowe działaniu wysokiej temperatury. Badacze jednoznacznie dowodzą, że również i te składniki zakłócają skład bakterii znajdujących się w jelitach, co może przekładać się na osłabienie odporności. Aby ograniczyć spożycie tłuszczów trans, należy zrezygnować z sięgania po produkty, w przypadku których na etykiecie w wykazie składników widnieje składnik o nazwie częściowo utwardzony lub częściowo uwodorniony olej roślinny. Tego typu związki najczęściej znajdziemy w twardej margarynie do pieczenia, produktach seropodobnych, serach topionych, wyrobach cukierniczych, waflach czekoladowych i produktach czekoladopodobnych, a także w lodach, koncentratach kremów do ciast czy zupach w proszku. Tak jak powiedziałem, tłuszcze trans mogą powstawać również podczas działania wysokiej temperatury, jak pokazują badania mowa tu o temperaturze około 200 stopni Celsjusza i powyżej, czyli temperaturze typowej dla pieczenia. Z tego też względu do pieczenia nie używamy tłuszczów takich jak olej słonecznikowy, olej lniany, olej z pestek winogron i pestegdyni, oleje z orzechów czy olej z wiesiołka. Spodziewam się, że raczej nikt z Państwa nie używa tych olejów do potraw pieczonych, niemniej czułem się w obowiązku przekazać taką informację. Gdy mowa o obróbce termicznej, to krótko jeszcze wspomnę, że szkodliwe dla naszej odporności jest też częste spożywanie żywności smażonej. Co prawda podczas smażenia nie powstają wysokiej ilości przed chwilą wspomnianych tłuszczów trans, niemniej w trakcie tego procesu tworzą się inne niebezpieczne związki o nazwie końcowe produkty zaawansowanej glikacji, w skrócie zapisywane jako AGES. Również i te składniki zaburzają różnorodność bakterii w jelitach, co przyczynia się do osłabienia odporności. Poza tym składniki te nasilają przewlekły ogólnoustrojowy stan zapalny niskiego stopnia, przez co przyspieszają starzenie się naszego układu odpornościowego. Z tego też względu zalecam, aby zbyt często nie spożywać zarówno smażonego mięsa, jak również smażonych produktów węglowodanowych typu smażone frytki czy smażone placki ziemniaczane. Przy okazji, jeśli moje filmy są dla państwa ciekawe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.doktorbartek.pl Kośnik Dziennik. Jak się okazuje, wzmocnienie odporności nie sprzyja również dieta bogata w sól, a konkretnie w sód. Jednak podkreślam, że mowa tu o spożywaniu bardzo wysokich ilości soli, ponieważ sól sama w sobie wpływa korzystnie na procesy odpornościowe. Niemniej jej nadmiar upośledza pracę układu immunologicznego, w tym zaburza mikrobiotę jelit, czyli skład bakterii w jelitach, i nasila reakcje prozapalne, które osłabiają odporność. Dla przykładu, dieta obfitująca w sól zmniejsza aktywność różnych komórek odpornościowych, w tym np. makrofagów i limfocytów T. Wobec tych informacji zachęcam, aby ograniczyć niepotrzebne źródła soli, czyli produkty spożywcze, które odznaczają się niską wartością żywieniową. Mam tu na myśli produkty takie jak chipsy ziemniaczane i inne słone przekąski, zupy i sosy w proszku, gotowe dania obiadowe, kostki rosołowe, żywność typu fast food, keczupy niskiej jakości i sery topione. Jednym z najważniejszych błędów, jakie popełniamy w kontekście dbania o odporność, jest to, że wielu z nas nie suplementuje witaminy D. Tak naprawdę, preparaty z witaminą D powinniśmy przyjmować przez cały rok, a już na pewno przez cały okres jesienno-zimowy. Warto widzieć, że wspomniana witamina jest najważniejszym składnikiem wzmacniającym naszą odporność, a to dlatego, że pobudza dojrzewanie komórek odpornościowych, bierze udział w produkcji substancji przeciwdrobnoustrojowych, takich jak katelicydyna i beta-defensyna, jak również wzmaga aktywność makrofagów, czyli sprawia, że te komórki układu odpornościowego są bardziej skuteczne w pochłanianiu wirusów, bakterii i grzybów. Wiele przeprowadzonych badań naukowych jednoznacznie dowodzi, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko infekcji dróg oddechowych i jednocześnie sprzyja ich nawrotom. Jednocześnie stosowanie witaminy D pozwala w pewnym stopniu ustrzec nas przed wspomnianymi infekcjami, jak również złagodzić ich przebieg u osób, u których się one już rozwinęły. Zachęcam zatem, aby sprawdzili sobie Państwo stężenie witaminy D we krwi. Jeśli okaże się, że jest ono prawidłowe, to zwykle wystarczy stosowanie podtrzymujących dawek witaminy D na poziomie 2000 jednostek międzynarodowych dziennie, natomiast w przypadku stwierdzonego niedoboru, w zależności od jego głębokości, zwykle dobrze jest przyjmować od 4 do 10 tysięcy jednostek witaminy D na dobę. Jak dotychczas wykazałem, nawyki żywieniowe mają niebagatelny wpływ na rozwój i funkcjonowanie układu odpornościowego. I tu chciałbym zwrócić uwagę na kolejny problem, jakim jest rzadkie spożywanie ryb, w tym przede wszystkim tych tłustych. Warto bowiem wiedzieć, że ryby to produkty obfitujące w związki o właściwościach immunoregulujących, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3, melatonina, tryptofan, tauryna i poliaminy. Do tego spożywanie ryb przekłada się korzystnie na mikrobioty jelit, w tym na się dobroczynnych bakterii, jak również na produkcję substancji przeciwzapalnych, które wzmacniają funkcje odpornościowe. Jeśli zatem chcemy poprawić swoją odporność, to dobrze jest regularnie, mam tu na myśli dwa do 3 razy w tygodniu, sięgać po ryby takie jak śleć atlantycki, makrela atlantycka, łosoś, pstrąg tęczowy, sardynki, szprot, flądra, dorsz i morszczuk. Pozostając jeszcze na chwilę przy kwestiach dietetycznych, muszę zaznaczyć, że ogólnie źle zbilansowany jadłospis jest istotną przyczyną osłabienia odporności. Mam tu na myśli niskie spożycie produktów bogatych w składniki kluczowe dla układu odpornościowego. Jednym z takich związków jest witamina A. Dla przykładu w badaniu z 2014 roku jego autorzy zauważyli, że dzieci z niedoborem witaminy A cechował się dwukrotnie wyższą zachorowalnością na choroby układu oddechowego, w tym częściej pojawiał się u nich kaszel z gorączką. Wynika to m.in. z tego, że witamina A pomaga wyspecjalizować się komórkom odpornościowym, przez co są one skuteczniejsze w swoim działaniu. Do tego witamina ta zapewnia prawidłowy stan błon śluzowych, które są przeszkodą dla patogenów wnikających do wnętrza ciała. Aby nie zabrakło nam witaminy A, warto włączyć do diety wątróbkę, ryby, jajka, masło, marchew, dynie, szpinak, jarmuż, brokuły, paprykę i brzoskwinie. Równie ważnym składnikiem jest selen. Gdy nam go zabraknie, wówczas komórki odpornościowe odznaczają się niższą aktywnością fagocytarną. Mówiąc prostszymi słowami, mają one mniejszą zdolność do neutralizowania patogenów. Czyli również i w tym przypadku mowa o słabszej odporności. Selen znajdziemy głównie w rybach, które już dzisiaj wymieniłem, a także w wątróbce z gęsi, mięsie drobiowym, wołowinie, orzechach brazylijskich, żółtkach jaj, owocach morza takich jak kraby, homary, kalmary i ostrygi, a także w mniejszych ilościach w pestkach słonecznika, otrębach owsianych, kaszy gryczanej i strączkach. Mówiąc o niedoborach pokarmowych, które wpływają negatywnie na odporność, to nie sposób nie wspomnieć też o cynku. Warto bowiem wiedzieć, że jego brak przyspiesza starzenie się komórek odpornościowych. Literatura fachowa jednoznacznie dowodzi, że niskie wysycenie ciała cynkiem sprzyja większej podatności na pojawienie się różnego rodzaju infekcji. Jak pokazało opracowanie naukowe z 2021 roku, w przypadku osób, które zmagają się z osłabioną odpornością, włączenie preparatów z cynkiem pozwala zmniejszyć ryzyko pojawienia się infekcji górnych dróg oddechowych, jak również skrócić czas ich trwania, jeśli już się pojawią. W przypadku, gdy złapie nas infekcja, to niejednokrotnie zaleca się przyjmowanie dużych dawek cynku w wysokości 50 mg na dobę. Przy czym takie dawki stosuje się maksymalnie przez 1 do 2 tygodni i należy je wówczas podzielić na około 4 do 5 porcji w ciągu dnia. Niemniej, przede wszystkim powinniśmy budować naszą odporność krok po kroku i zadbać o to, aby dieta dostarczała zadowalające ilości tego pierwiastka. Czyli mam tu na myśli włączanie do jadłospisu wołowiny, mięsa z gęsi i indyka, jagnięciny, ostryk, krewetek, mozzarelli nerkowców, pestek dyni, nasion słonecznika i sezamu, soczewicy, ciecierzycy i fasoli białej. Pewnym błędem żywieniowym jest też to, że wielu z nas zbyt rzadko sięga po produkty fermentowane, które są bardzo dobrym źródłem korzystnych dla zdrowia bakterii zasiedlających jelita. Naukowcy podkreślają, że dieta pozbawiona żywności fermentowanej sprzyja spadkowi odporności, zaś włączenie do menu tego typu produktów wzmacnia działanie układu odpornościowego. Zachęcam zatem do tego, aby wzbogacić swój jadłospis w fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt naturalny, kefir, maślanka, mleko acydofilne i zsiadłe mleko, jak również wszelkiego rodzaju kiszonki, w tym również te typowe dla kuchni z innych krajów, typu kimchi i tempeh. Do czynników sprzyjających osłabieniu odporności zaliczam też niskie spożycie białka. Wynika to z tego, że aminokwasy wchodzące w skład białek odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu układu immunologicznego. Przede wszystkim biorą one udział w aktywowaniu komórek odpornościowych, takich jak limfocyty T i B, makrofagi oraz komórki NK. Do tego są one wykorzystywane do produkcji przeciwciał i innych substancji odpowiedzialnych za neutralizowanie patogenów. Dodam, że problem z zapewnieniem odpowiedniego poziomu białka obserwujemy przede wszystkim u dzieci, osób starszych, a także osób przewlekle chorych. I tu dopowiem, że, jak wskazuje literatura fachowa, uzupełnienie niedoboru białka i aminokwasów poprawia stan odporności, w tym zmniejsza zachorowalność i śmiertelność. Badacze podkreślają, że najważniejszymi aminokwasami dla zapewnienia optymalnej odporności są arginina, cysteina, glutamina, glicyna, tauryna i tryptofan. Mowa więc o spożywaniu produktów białkowych, takich jak mięso czerwone i drobiowe, mięso skaczki, ryby, jajka, fermentowane produkty mleczne, sery, soczewica, fasola, ciecierzyca, tofu i pestki słonecznika. Do błędów sprzyjających osłabieniu odporności zaliczam też brak podejmowania się technik relaksacyjnych, które pozwalają rozładować napięcie psychiczne. A to dlatego że reakcje stresowe upośledzają aktywność układu odpornościowego. Osoby żyjące w ciągłym stresie, które jednocześnie nie praktykują czynności odstresowujących, częściej zapadają na różnego rodzaju infekcje bakteryjne i wirusowe, co zostało potwierdzone w obszernej metaanalizie badań naukowych z 2010 roku. Zgodnie z tym, jeśli dość często doświadczają państwo sytuacji stresowych, a jednocześnie chcą wzmocnić odporność, to dobrze jest znaleźć sobie jakieś zajęcie, które pomoże rozładować stres. Podobnie jak stres, tak również niska jakość snu wpływa destrukcyjnie na układ odpornościowy. Dla przykładu opracowanie z 2021 roku dowiodło, że osoby, które śpią poniżej 7 godzin dziennie, cechują się wyższym ryzykiem pojawienia się infekcji górnych dróg oddechowych aż o 30% w porównaniu do osób, które sypiają od 7 do 9 godzin. Oczywiście muszę podkreślić, że znaczenie ma tu nie tylko czas trwania snu, ale również jego przebieg, czyli mowa tu o całej mikroarchitekturze snu, która może być zaburzona przez wiele czynników. Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się nieco więcej o tym, co konkretnie niszczy nasz sen, to na moim kanale znajduje się film w tej tematyce, który opublikowałem 23 września 2022 roku. Być może, że dla niektórych z Państwa będzie nieco zaskakujące, gdy powiem, że przyczyną niskiej odporności jest również samotność i brak kontaktów towarzyskich. Nie chciałbym zagłębiać się w zakamarki biochemii i skomplikowane procesy chemiczne zachodzące w naszym ciele, niemniej mogę powiedzieć, że badacze zauważyli, że osoby żyjące w izolacji społecznej odznaczają się niższą liczebnością i aktywnością komórek zaangażowanych w procesy odpornościowe. Dlatego utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi możemy uznać za jeden ze sposobów na poprawę naszej odporności, do czego oczywiście bardzo zachęcam. Tak jak wspomniałem w trakcie filmu, dla wzmocnienia odporności bardzo ważne jest to, aby zadbać o jelita i obecne w nich dobroczynne bakterie. Jeśli interesuje Państwa bardziej szczegółowo to, jak to zrobić, to wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie, wówczas przeniosą się Państwo do nowego filmu. A na dziś z mojej strony to wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.